Halo Wojtek? Będę miał to na uwadze, aczkolwiek właśnie kręcimy szósty odcinek i zabiegany dzisiaj jestem mocno. Dobra, Krawka. Ja myślę, żeby się porządnie rozpoczął odcinek, musimy się napić. November Juliet. Pozdro dla kumatych. Generalnie to jest pojemnik, do wkładamy tam butle w ciągu zimnego dnia i podgrzewamy tą wodę, bo wiadomo, że bardzo duże zejście gazu powoduje, że szroni tą butlę i mamy problemy z ciśnieniem, ale czy was uwielbia pić tą wodę? Jest całkiem smaczna. Kałużanka zdrój. Także słuchajcie, witam w szóstym odcinku, czyli jeszcze cztery odcinki do sławiennej flaszki, która została nam obiecana, jeśli zrobimy 10 odcinków. Linfas 5 pisze, stawiam dobrą whisky, że jak zwykle nic z tego nie wyjdzie. Trolski ma zapał pięciolatka do internetów. Słuchaj, Linfas, może umówmy się tak. Jeśli zrobię 10 odcinków, to dam ci adres paczkomatu, gdzie masz wysłać tą dobrą whisky. I tylko tak naprawdę te 10 odcinków zostanie, a później chyba już nie będziemy robili, bo już będziemy mieli flaszkę. Czyli was. Krzewimy BHP, także słuchajcie, od razu zakładamy. Nawet jeśli nic nie robimy, to lepiej mieć. To już jest dość zimne, bo to już tu chwilkę poleżało. No i co? Mamy tą naszą breszkę. Tak sobie myślę, że zrobimy dokładnie tej wielkości nóż. Będzie kawał Dziadzisława. Także co? Idziemy na piłę, utniemy sobie tu, tu, no i tutaj jakoś tam troszeczkę ten kształt na nim popracujemy. Weźmiemy sobie tu z środka. Mówię, ten kształt już dawno go nie robiłem. No. No, powiem wam, że będzie kawał radzieckiej stali wojennej. Będzie można dać ten kawał z makowiczem śmiejącym się. Co to jest? Nie świeci i nie mieści się w dupie. Sowiecki przyrząd do świecenia w dupie. Średnia. Utniemy sobie teraz ten kawałek. To jest dość oldschoolowa piła, ale powiem szczerze, lubię ją. Dużo iskier, taka jest. Dobra, okulary są, prąd jest. Nie, prądu nie ma. Wydaje mi się, że coś ostatnio nie uciąłem i się po prostu ta końcówka tej tarczy tak jakby zeszkliła, jakby to powiedzieć. I dlatego trzeba było poczekać, aż się zetrze. Wiecie co, to jednak resztę kątówką utnę. Kątóweczka, kątóweczka, tu jest. Tak, jest to dość spory kawałek, w związku z czym jeśli ją zatniemy tak, to tu ta końcówka lekko zaczyna wibrować o milimetr. Dosłownie po pierwsze kiepsko się tnie, a po drugie tarcza się dużo szybciej zużywa, także zrobimy to tak, że zamontujemy samą dupkę. No i teraz będziemy cieli. Jak widzicie, mamy już całkiem dużo wycięte, jeszcze sobie teraz tutaj trochę natniemy, takich ząbków, tutaj gdzie rękojeść będzie, no i będziemy szli na szlifierkę z tym. No, widzicie, Chivas uzupełnia wodę, tak, a ja teraz sobie tu jeszcze przytnę troszeczkę, żebyśmy mieli mniej szlifowania. Jak widzicie, nacinam sobie w ten sposób, no bo tu mamy taki wklęsły ten materiał, tu jak będzie rękojeść. Nie możemy pójść tak, bo utniemy sobie tą dupkę, na której nam zależy. W związku z czym nacinam takie proste odcinki, a później będę szedł tak tarczą i one po kawałku będą odpadać. No i widzicie, odpadają. O. I nam zaoszczędzi to całkiem dużo czasu przy szlifierce. Teraz pilnujemy, bo to jest dość ciepłe. No w sumie możemy użyć tego samego wiadra, z którego Chivas pije. O! No całkiem spory. To co? Idziemy na szlifierę. Zmęczona czterdziecha i wyciągamy kształt. Jak widzicie, powolutku zaczyna mieć to kształt dużego noża taktyczno-terenowego. No powiem wam, że taki kawał
syna kurtyzany powstaje. Natomiast jak sobie teraz rzucicie okiem, to jest troszeczkę grubiej. No jak żeśmy kuli, to tutaj prasa weszła mocniej. Mówię, będziemy mieli walcarkę, nie będzie takiego problemu. Ale teraz mam coś takiego, że tu jest troszeczkę za dużo materiału. Także pójdziemy teraz do kuźni na magnesówkę i no, ten odcinek trzeba podrównać tak, żeby była ta grubość to tutaj. Tak, idziemy na chwilę do kuźni jeszcze. Zamontujemy sobie go przez od strony właśnie rękojeści. Trzeba uważać. Teraz troszeczkę podrównamy, czy będzie pełna szerokość pasa. No, ten nóż jest tak duży, że może być z tym problem, powiem wam szczerze. Ale damy radę. I odrobinkę sobie podrównamy tą powierzchnię. O, tu mamy opór, a jak przejedziemy tylko na tą dalszą, to tylko jeśli nie mamy. Także równamy tylko tutaj. Jedna strona zrobiona. Teraz wam coś pokażę, bo jak widzicie, tak naprawdę moglibyśmy go całego zjechać. Tak jak żeśmy zrobili to z nożem łożyskowym. Pamiętacie, ten, który robiłem przez dwa poprzednie odcinki? Ostry na cienki dla pan doktor? Bardzo ostry. Na cienki bardzo ostry. Ale wydaje mi się, że tu są te wszystkie wżerki po kuciu. I jak zrobimy szlif, to ten szlif będzie taki poszarpany jakby. To jest stal wojenna, nie róbmy też z tego jakiegoś sterylnego kawałka metalu. To wykończenie, które będziemy tu robili, nazywa się Brut de Forge. To jest właśnie coś takiego, że mamy takie pieprzyki od kucia. Wygląda to niby brzydko, jednocześnie jest ładna satyna i to tak bardzo ładnie kontrastuje. Także teraz sobie jeszcze tego ząbka zjedziemy tutaj. Troszeczkę wyżej zamontujemy nóż. A my sobie sprawdzimy, tak, tutaj jest idealnie. Tak jak ma być, tak miał być, Krzychu. O, widzicie tutaj tą dupkę, żeśmy wyszlifowali idealnie. I teraz to samo zrobimy z drugiej strony. Widzicie, jaki jest ładny kolor iskry? Jest taka jaskrawa i szybka. To ja mówię, że jest węgiel w tej stali wtedy. Widzicie? O. Także to jest pierwszy dobry znak, że coś z tego będzie. Jak widzicie, tutaj ten ząbek pokazuje, ile żeśmy zjechali tej naszej magnesówce, żeby mieć gładką powierzchnię. Teraz zobaczcie, zrobimy coś takiego. O. Teraz sobie odpalimy szlifierkę i tylko tego dzidzi bobkę jeszcze wyszlifujemy. O. Dobrze. Wsadzimy sobie to do wody, bo to jest dość ciepłe, żeby sobie nie oparzyć paluchów. No i widzicie, podrównaliśmy całkiem konkretnie. Jest teraz w miarę płasko. Dobra, słuchajcie, idziemy wiernie. Sam jestem ciekaw, jak będzie się wiercić ta stal, bo to jest duża niewiadoma, jak to jest twarde po kuciu. Myślę, że nie będzie to twardość, jaką mieliśmy przy łożyskowej stali. No położymy jakiś roboczy szlif i ja myślę, że to pójdzie do pieca. Ładna linia tego noża. Widać, że Ostap maczał palce kiedyś, jak żeśmy go projektowali po jednym, ewentualnie dwóch piwkach. Duże jasne na stojaka, najczęściej jako utrwalacz po ćwiartce. No i tyle, wiercimy. Słuchajcie, ta rękojeść jest tak duża i tak masywna, że myślę, że zrobimy coś takiego. Czasami tego typu wykończenie robię, że będzie 6 pinów. To będzie na tak dużej rękojeści pięknie wyglądać. Tutaj dwa. No i teraz tak na oko bym dały tutaj, ale sobie suwniarkę weźmiemy i zamontuję 6 albo pinów z mikarty, albo pinów mosiężnych, ale będzie tak inaczej niż zwykle. A jednocześnie sposób, w jaki bardzo lubię wykańczać rękojeści. Idę po suwmiareczkę. Ludzkie oko, jak mu się nie przeszkadza, jest naprawdę dobre. Zobaczcie, wystawiłem tą i to zrobiłem tak jako tako na oko. Popatrzcie, widzicie to? Nie umiem znaleźć przebijaka, w związku z czym robimy na oko. Znaczy, no, jako tako. Na początku wezmę, powiedzmy, piątkę, żeby sobie zrobić piloty, chociaż nie wiem tak naprawdę ta mikarta, czy nie będzie, czy pięć. Zobaczę, jakie mam piny mikartowe i zobaczę, jakie mam mosiądze. Wiem, że mosiądze mam 4, 5, 6, a może mosiądz 6 by tutaj pasował? No nic, przewiercimy na tą piątkę. Uwaga, pierwsze podejście do wiercenia lufy z działa z IS-3. Idzie. Ale tak powiem szczerze, idzie jakby to była jakaś jakościowa stal. To nie jest taka zwykła chamska bednara po prostu, która idzie. Zresztą nawet strużyna się ładna robi. Dobrze, bo tu będziemy musieli też trochę wywiercić otworów tych odciążających, bo inaczej wyważenie tego noża to będzie koszmar. W tym miejscu sobie zawsze zrzucam, bo jak będziemy mieli jakąś malutką strużynę pod spodem, to nie będziemy mieli już równoległości pomiędzy tą płytą a metalem. I wiertło może próbować złapać i może się zrobić tak zwany helikopter. Nieprzyjemne zjawisko atmosferyczne w warsztacie. Damy troszeczkę terebora, ponieważ tak każe obyczaj.
końcóweczka, trzeba bardzo uważać, delikatnie przewiercić. Bo najczęściej, jeśli ma się coś złego stać podczas wiercenia, to właśnie przy końcówce, kiedy wiertło już wychodzi z dołu i nie ma prostopadłości zachowanej. I wtedy może być fuck up, jeśli to wiertło się sklinuje, no bo wtedy podrzuca nam to i tutaj się mogą dziać złe rzeczy. Jakby jeśli coś wiercić w metalu, to najważniejsza jest ta końcówka, moim zdaniem. Przynajmniej ja najwięcej jakichś takich sytuacji, kiedy ciepło mi się zrobiło, miałem właśnie w tym momencie. Słuchajcie, to jest całkiem duży nóż będzie. Wyważenie w takim nożu jest nawet dużo ważniejsze niż w małym nożu. Będziemy musieli tu wywiercić sporo otworów technologicznych, żeby odciążyć tą rękojeść, żeby podczas używania jednak to wyważenie szło na nóż, no bo to jest duży chopper, więc jeśli będzie ta rękojeść źle wyważona, to on będzie w trakcie używania denerwował. Wywiercimy sobie na razie tą piątką, bo jest całkiem ostra jeszcze, a później rozwiercimy te otwory. Było dużo pytań w komentarzach, na ile starcza wiertło. Powiem wam, że trudno jest to określić, bo to jest też kwestia, w jakim materiale wiercimy, ale jeśli na przykład wiercę w takich 80 CRV2, jak robię noże na co dzień, to jeśli się to wiertło polewa olejem i nie dociska za bardzo, to jest parę set otworów. No, powiem wam, że dzisiaj wiertarka chyba dostanie miano pracownika miesiąca. Troszkę się natrudzi dzisiaj. Powiem ci, że bardzo przyjemnie się wierci ta stal. Drużyna jest mięciutka, długa. Nie lubię, jak jest taka łamiąca się. O, Dawid, ty jesteś swój montażysta. Ty jesteś mój montażysta. 10 sekund porno wiertarskiego. Chociaż powiedziałem, że na forum wiertarniczym, bo na pewno takie są. Prolibi mi majty. Coś na pewno robię źle. Zawsze coś robię źle. Widzicie, właśnie o tym mówiłem, jak się nie uzyska prostopadłości. Jakiś paproszek był między nożem a tą płytą, no i poderwało mi go tak na tyle, że od razu wyłączyłem, zdążyłem, ale widzicie, teraz musimy go odklinować. To się oczywiście zdarza, poruszasz na boki. W takim wiertle jeszcze ok, na przykład przy trójce to często wiertło lubi sobie pęknąć. O, jest też sposób na to, żeby coś takiego teraz, jeśli mamy końcóweczkę, to sobie dociskamy. O, obracamy obroty, zmniejszamy prędkość i samo wychodzi, nie? Ale ładnie to idzie. Powiem ci, że wiercenie w takim metalu to jest czysta przyjemność. Dobrze, montujemy wiertło 10. Już jest ciekawiej, już leci na ostrze, ale jak jeszcze zbierzemy tyle materiału, to będzie już to wyważenie, no wiadomo, że finalnie wyważenie i tak sobie ocenimy po położeniu szlifu, nie? Ale jestem dobrej myśli, trzeba być dobrej myśli. Jak sobie pomyślę, że trzeba będzie faskę zrobić w tych wszystkich otworach, to jest dużo roboty z takim dużym nożem. Mamy to kierowniki. Teraz szybka faska. Jest wkrętarka. Dawid, a jest, dobra, myślałem, że już na eliksie. Ale suchary dzisiaj są konkretne. I teraz tak naprawdę moglibyśmy sobie już pomyśleć, co damy, jakie damy nity na rękojeść, żeby sobie pod te konkretne nity zrobić grubość. Także słuchajcie, ja myślę, że mówię, trzeba coś odważnego zrobić. Tu mamy moje piny z G10, które sobie co roku przywożę z Blade'a, bo u nas niestety trudno jest z czymś takim. I teraz tak myślę, w sumie to jest duży nóż, jakby były tej grubości, będzie fajnie. 5, 6, 6, 1, dobra, 6,5. Wiecie, na zasadzie kontrastu, nóż z kawałka lufy, to zrobimy jakieś takie kolory właśnie, jakiś pastel, coś takiego, też pastel. No, chcę teraz, nie ma opcji, wiertło się zaciągnęło, no to słuchajcie, stara sztuczka. Przyjęte. 6,5, prawda? Oczywiście wiertła 6,5 brak. 6,5. Elegancja, Francja. Macie to? Nie pokażemy tego, bo nas zbiją. Tak się czasami zdarza. A nie lubię, powiem wam, szczególnie do tego dawać, bo jeśli nie będzie idealnej prostopadłości, to nawet jest niebezpieczniejsze niż takie wiercenie z ręki. Dobrą metodą jest, jeśli tak nam się wiertło przyblokowało na samym końcu, odwrócić blankę, tylko też z bardzo dużym wyczuciem to robić. O, widzicie? To stukanie to było, że uderzało ten zadziorek, który był w środku. Od razu sobie sprawdźmy dla pewności. O, jest tak, jak powinno być, czyli malutki luz, żeby klej w to wszedł. Mamy to. A słuchajcie, ostatni otwór tego dnia, a trochę ich było, no tu jest to i razy dwa praktycznie, bo żeśmy rozwiercali. Także jak coś ma się skaszanić, to teraz się skaszani, dlatego Dawid powiedział, chcę mieć to nagrane, jak Trolski traci rękę. I wiesz co?
im teraz kurwa nie miał ręki. No widzicie? Muszę się wszystko dobrze. Spodziewałem się tego. Słuchajcie, no teraz położymy szlif. Myślę, że coś takiego zrobimy. Mówię, liczę, że tutaj ten Brut de Forge wyjdzie, czyli takie, jak coś, jakieś wżerki, no to wiadomo, że przy wyjściu szlifu one będą widoczne i będzie taki poszarpany. Bardzo lubię ten typ wykończenia. W sumie od zawsze jestem w jakiś sposób z nim kojarzony. Ta czarna powierzchnia, którą zostawiam, moim zdaniem jest takim elementem nadania duszy maszynie tnącej, czyli nożowi, nożu. Natomiast przez wielu ludzi jest uważane, że Trolskiemu się po prostu nie chce robić do końca, będzie stawę czarne. No, jest jak jest. Ja tak lubię. Tutaj będzie dużo szlifowania, w związku z czym zrobimy coś nietypowego, a mianowicie weźmiemy świeżą 40. Dobrze, mamy świeżutką 40, nie taką ostra jak ważka G. Dobry, was wciągnie? Na frajerów. Tutaj robimy ten szlif całkowicie z ręki, bez dźwiga, no bo ten metal po prostu tego potrzebuje. Ale mam taki zajebisty przyrząd, widzicie? Magnes i teraz to mogę wygodnie szlifować. Ten uśmiech dziecka mówi wszystko. Mamy zrobiony roboczy szlif, taki, że zobaczcie, tutaj jest jeszcze z 1,5 mm mięcha, no bo mówię, to jest duży nóż, tu jest większa na pewno szansa wygięcia się podczas kartowania, dlatego wolę teraz zostawić, będzie stabilniej i będzie tego metalu tutaj tyle i po kartowaniu po prostu z wyczuciem, chłodząc regularnie sobie zeszlifujemy to. Ja wam powiem, że tu w ogóle wychodzi jakaś struktura stali. Po hartowaniu, która mam nadzieję, że się uda, bo to jest tak naprawdę jeszcze jedyna niewiadoma, po hartowaniu wyczyścimy go, a to chyba już w następnym odcinku, bo dzisiaj mamy już mało czasu, natomiast włożę go do chlorku żelaza. Jeśli faktycznie wyjdzie jakaś struktura stali, to wydaje mi się, że zrobimy go na czarno, a jeśli nie będzie tego widać, to zrobimy go na srebrno, ładnie. Tak jak widzicie, tu jest tak zwany Brut de Forge, czyli nie uda się uzyskać idealnie prostej tej linii. Zawsze będą poszarpania, no bo ta struktura stali po kuciu była trochę nierównomierna, trochę powgniatana, w związku z czym nie uzyskamy prostej linii, co tak naprawdę moim zdaniem dodaje mu tylko charakteru takiego bandziora. Ostatnio padł jeden komentarz bardzo dobry, a mianowicie z zapytaniem, co się stanie, jeśli nóż się wygnie podczas kartowania, czy jest do wywalenia, czy coś. Także generalnie powiem wam tak, zdarza się oczywiście czasami, szczególnie jeśli stal jest właśnie niewiadomego pochodzenia, że coś się podczas hartowania wygnie. Dlatego trzeba też wkładać idealnie pionowo, nie można w ten sposób, no złapiemy banana. Po hartowaniu nie możemy go odłożyć na kowadle, na przykład w ten sposób, bo wygnie się też w tą stronę. Stal jest dość kapryśna zaraz po hartowaniu, natomiast tu mam taką praskę. Magia stali polega na tym, że nawet po hartowaniu jeszcze przez parę minut, pomimo że on jest już bardzo twardy jak szkło, można go lekko jeszcze podgiąć. Także tu mam taką praskę, że sobie punktowo jestem w stanie zobaczyć, w którym miejscu i lekko podprostować. To najczęściej pomaga, a jeśli nie pomaga, to powiem wam tak. Jeśli stal wygniemy na zimno, to podczas hartowania jest bardzo spora szansa, że ona się do tej powierzchni, do tej wartości wygięcia wróci. Dlatego jeśli mamy coś krzywego, chcemy to zahartować, najlepiej jest najpierw zagrzać to i wyprostować na gorąco. Taka jest zasada, stala metalurgiczna, natomiast mówię, to jest duża brecha, zobaczymy co wyjdzie z tego. Nasz malutki nożyk ląduje do pieca, praktycznie na styk będzie, z tego co pamiętam. A jest za grub, żeby wejść, nie często to słyszę. No dobra, nawet się tam czubeczek wbił w tamtą ścianę. Także odpalamy sobie piec, no i jeszcze dzisiaj ma być kolej z walcarką. Piec osiąga temperaturę, jako że jest jeden detal, to w miarę szybko później, a my robimy szybki unboxing. Przyszły drewna stabilizowane, tuż przed akademią, która się jutro dzieje. Powiem wam, że nie mam pojęcia, co tym razem Michał mi zestabilizował, bo to zazwyczaj jest loteria. Ja tylko mówię, poproszę drewienka, a on ma wizję artystyczną, mi to odpowiada, mu to odpowiada. Napisem troll, to widzicie, takie specjalne. No tak, prosiłem go o proste drewienka, jesion stabilizowany, zielony, niebieskie i takie różowo-bordowe, buraczkowe. No, powiem wam, że... Ten fajny z różem. Tu mamy, powiem ci, że tak pomyślałem o tym pod kątem naszego noża. Nie wiem, czy to nie jest za małe, zobaczymy. Jutro kurs, kursanci sobie będą mogli wybrać, co tu chcą. Może nie wszyscy wiedzą, co to jest drewno stabilizowane, już wam mówię. Generalnie to jest drewno, które już tak naprawdę jest plastikiem, nie? Tego już paznokciem nie zarysujesz. Jest twarde, tak naprawdę przez stabilizację pozbywamy się największych bolączek drewna, czyli tego, że chłonie wilgoć i tego, że kiedy jest sucho, zmniejsza objętość i lubi pęknąć wzdłuż rękojeści. A powstaje ono w ten sposób, że mamy komorę, w której jest żywica, płynna jak woda,
I w tej komorze pływa sobie drewno. Teraz jest, to widzicie, tu na przykład żywica była różowa, dlatego to drewno jest różowe. I w tej żywicy pływa sobie to drewno. Pan Michał naciska przycisk i w tej komorze zaczyna się robić próżnia. Bardzo mocna. Nawet widać, bo w poliwęglanowym okienku widać, jak bąbelki powietrza uciekają z tego drewna. I w tym momencie próżni to dłuższą chwilę pobędzie. Wszystko jest wyrównanie temperatury. No i wiadomo, że jeśli w drewnie jest próżnia też, to ono zasysa w momencie wyrównania ciśnienia to, co jest dookoła, a jako, że jest to żywica, więc ta żywica penetruje to drewno na wskroś. Później się jakoś tam termicznie tą żywicę utwardza, no i wychodzą piękne, kolorowe drewna. Oczywiście mogą być też naturalne, a Michał, jak widać, lubi też na przykład tak, że włoży najpierw tyle do żółtej żywicy, a później resztę do zielonej i wychodzą wielokolorowe drewienka. Tu nawet jeszcze mamy jakieś kosmosy, widzicie? O, coś takiego, no i po olejowaniu później tu się dzieje kosmos. Polecam drewno stabilizowane, w ogóle drewno stabilizowane bardzo zrewolucjonizowało cały knife making na świecie, bo można uzyskiwać rzeczy piękne, a jednocześnie praktyczne. Dobrze, procedurę znacie, bo ostatnio było już kartowanie, także grzejemy olej. O. Ja mam, że już jest tak spory, że chyba będę musiał go lekko poprzekotnąć, kładę tej skrzynki amunicyjnej. Oczywiście hartujemy selektywnie, czyli najpierw zahartujemy sobie krawędź tnącą, a grzbiet później, no bo nie musimy mieć, szczególnie w tak dużym nożu, grzbiet nie powinien być twardy za bardzo, bo tak podczas rąbania robi się całkiem dużo naprężeń w takim nożu. Może nie to, że mam stresa, ale jest z tyłu głowy takie, powiedzmy, jakieś lekkie przeświadczenie. Hartujemy stal, nie wiadomo z czego tak naprawdę. No ten brud de forge wyjdzie piękny. Jak się ten olej jeszcze wtopi, czy wpali w odpuszczaniu, to będą takie czarna powierzchnia księżycowa z takimi żerami, z wszystkim. Jest prosto, zgodnie z planem. Tutaj jest ta linia hartowania selektywnego. Zobaczymy, jak wyjdzie już po satynie, bo jeszcze ten szlif podniesiemy, tak myślę, z pół centymetra do centymetra. Jest dobrze. Także on teraz idzie na półtorej godziny do odpuszczania. Zobaczymy, co będzie po. No chyba, że już powoli się zaczyna ściemniać zaraz. Jeszcze mówię, chłopaki z Waltarką mają dzisiaj przyjechać. Także możliwe, że wykończymy go w następnym odcinku. Ile to poważy? To co, przyjechała Waltarka. Co prawda w częściach będziemy ją teraz nosić. Znaczy, my będziemy nosić. Dawid będzie nosił, a ja będę filmował. No ostatnio taki silnik spaliłem, nie? W młocie. Znaczy spaliłem. Spalił się. Myślę, że tu postawimy i mówię, no tak myślę, że jakiś sobie kawałek żelastwa wezmę duży, albo nawet dwa takie spórniki, nie? Uwielbiam patrzeć, jak ludzie ciężko pracują. A ładna, no. A później, panie doktorze, coś mi tutaj trzecie jajo wyskoczyło. Ja już się nauczyłem, żeby się właśnie nie zbyt tak szarpać. Dobra, niesiemy, czyli jak ja za ten pedał łapię? No, no jest. Dawid, jak będziemy szli, to wiesz, muzyka z sąsiadów. Jamy tej kudasaj! Właśnie trochę mi groty spadły. Chyba dałem się wydymać, bo mam to najcięższe. Ciężkie to było. My się one mamy, będziemy to teraz montować, natomiast Dawid musi lecieć. My sobie ją złożymy i w następnym odcinku zademonstruję, co ona robi. Także dziękuję bardzo. Do następnego. Trzymajcie się.